Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Fox Garden. Dzisiejszym tematem będzie sprzątanie pozostałości roślin w tunelu foliowym i dezynfekcja całości za pomocą czegoś takiego, czyli najzwyklejszej siarki. Ja jako, że mieszkam w takim zagłębiu siarkowym, w okolice Tarnobrzega, no to mamy tutaj swoją kopalnię, raczej mieliśmy kopalnię siarki. Aktualnie jest tam piękny zalew. No ale mam dostęp jeszcze do takiej siarki. Wy, jeżeli nie macie dostępu do siarki, możecie sobie po prostu zakupić taką siarkę w sklepie ogrodniczym. Myślę, że bez problemu dostaniecie w formie proszku czy granulatu. No i tak, trzeba zająć się tak samo bratkami. No bo niestety bratki mam posiane w tunelu. No i boję się, że ten gaz z siarki, którą będziemy palić, wykończy mi bratki, więc będziemy musieli zastosować folię, przykryje to całość. No i może nic im nie będzie, troszkę ryzykuję, ale no, nie ma innego wyjścia, przecież nie będę ich teraz wydzierał i przesadzał. A więc dobra, podsumujmy sobie w takim razie kolejność prac, jakie postaram się dzisiaj wykonać. Czyli po pierwsze, usunięcie starych pędów pomidorów. Po drugie, posprzątanie tutaj tego wszystkiego, co leży, jakieś tam liście obumarłe, które obleciały, pomidory, które po prostu opadły już przez mróz i choroby. Musi tutaj być naprawdę czysto, jakieś chwasty tak samo usunąć do zera. Chcę zabezpieczyć tak samo bratki właśnie folią, umyć tunel przede wszystkim wodą, nawet z węża, czymkolwiek, żeby spłukać to, co jest po prostu najgrubsze takie zanieczyszczenia, i na samym końcu po prostu rozpalić siarkę, żeby tu wszystko zadymić tym gazem i po paru godzinach przewietrzyć tunel. Dobra, może zaczniemy sobie od tej strony. Zobaczcie, ile tego jeszcze leży. Chore pomidory. To wszystko będzie do wyrzucenia. Broń Was, Panie Boże, żeby nie do kompostownika, tylko zakopać gdzieś daleko od miejsca, gdzie będziemy uprawiać. Wydzieramy sobie wszystko. Sznurki będą do odkręcenia. To jest trochę denerwujące, no ale raz nie ominie. No i potrzebujemy nożyka, żeby po prostu te trytytki jeszcze usunąć. O tym nie pomyślałem. Wrócę do Was za chwilę. Idę po nożyk. Dobra, jestem z powrotem. Mamy nożyk. A, tu akurat nie piłka. Jedziemy z tymi trytytkami. Sznurka nie obcinam, bo się przyda na przyszły rok. Okej. Pomidor już sam leci. No chyba właśnie przeciąłem sznurek. To nic. Lecimy z następnym. Okej. Jakieś koty słychać w oddali. Przecież to nie marzec. Okej. No, korzenie ładnie się rozrosły. Dobra. Na razie rzucam wszystko za tunel. Później zostawię to do spalenia. Słuchajcie, nie będę Wam wszystkiego tutaj nagrywał, jak każdy krzak z osobna wydzieram, żeby Was nie przynudzać. Po prostu nagram Wam to w formie takiego szybkiego timelapsa, żebyście mogli to w przyspieszonym tempie zobaczyć. I wracamy za chwilę.
Dobra, po jakichś 2 godzinach pracy wygląda to mniej więcej tak. Bratki zabezpieczyłem folią. Mam szczerą nadzieję, że to wystarczy, żeby gaz z siarki się tam nie dostał. No i co? Teraz bierzemy się za umycie tunelu, tak jest grubsza, wodą. Odpalimy sobie pompę z mojej małej studni, którą robiłem jakiś czas temu. Zrobiłem też film, jak kopałem tą studnię. Jeżeli chcecie, to link wam zostawię do tego filmu w opisie. A na razie startujemy z pompą i myjemy całość. Przygotowałem sobie wiaderko. Tutaj mi coś kapie z tunelu. Wiaderko jest dziurawe, więc przyda się akurat nie do tego. Możecie użyć jakiejś blachy, jakiegoś innego pojemnika. Spróbujemy rozpalić siarkę. Śmiesznie się topi. Z każdej strony spróbujemy. Siarka się pali. Dość mocno się dymi, ale jeszcze podgrzejemy tutaj. Niech to się ładnie nagrzeje. Zaczyna to się ładnie dymić. Także muszę za chwilę stąd uciekać, bo mnie podtruje, jest to toksyczne, więc nie powinniśmy tego wdychać. Dobra. Pali się takim błękitnym ogniem, lekko fioletowym. No i dobra, uciekam stąd. Trzeba pozamykać tunel szczelnie i zostawiamy to do czasu, aż się całe spali. Dobra, tunel szczelnie zamknięty. Przyjdziemy tu za jakiś czas, zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. Zostawiamy to na kilka godzin. Szybki rzut okiem na tunel po 15 minutach. Jak widać, kurzawa konkretna w środku. Włożę tylko rękę, bo się utruje. Nie da się tam wejść, bo nawet piecze w oczy
Zamykamy. Tutaj wentylatorem troszkę ucieka. I tutaj tą szczeliną, nie wiem czy widać, że jak dym uchodzi. No tutaj mam taką dziurę, więc tędy ma prawo wyjść. Ale takie straty to nie straty. Zobaczymy sobie jeszcze z drugiej strony na szybko. No patrzcie, faktycznie nie widać co jest z drugiej strony tunelu. Wkładam rękę. Także tak to wygląda. Jest to bardzo piekący i żrący dym. Piecze w oczy, piecze w nos. Także broń Boże, nie wchodźcie tutaj w trakcie palenia siarki, bo możecie stamtąd nie wyjść. Moi drodzy, rozpadał się deszcz, robi się coraz bardziej ciemno, dlatego w tym miejscu już zakończę odcinek. Poczekam, aż wszystko się tam dopali i dopiero jutro będę wietrzył tunel. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie informowani o każdym z moich nowych odcinków. Trzymajcie się, cześć!